Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj poruszymy, słuchajcie, dwa, a nawet kilka tematów. Pierwszym z nich będzie, ile obecnie idzie wypłata z Hashflare na twoje konto na prywatnym portfelu, na twojego ledgera, na twojego trezora, na twoje cokolwiek, na twoją giełdę. A słuchajcie, odpowiedź brzmi 6 dni. Mnie wypłata szła 6 dni i 4 godziny na chwilę obecną, jeśli chodzi o wypłaty z Hashflare. No to one są wstrzymane. Dlaczego? No jak wiecie, Bitcoin stał się bardzo popularną kryptowalutą, jest już na giełdach, utworzono kontrakty futures i tak dalej, nawet w Dzień Dobry TVN zostało poruszone i cała telewizja i wszystkie social media i inne platformy tego typu, nawet skurwiałe gazety poruszają teraz temat Bitcoina, no bo wiadomo, że jest top trendy, a co za tym idzie, Już miałem powiedzieć przez to, a co za tym idzie, bloki są najnormalniej w świecie przypchane przez znaczącą liczbę transakcji, to też Hashflare zamiast odpowiadać na pytania, bo tych pytań dostawał dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, kiedy dostaną ludzie pieniążki, najnormalniej w świecie widzicie tutaj, zrobili notkę i wstrzymali, słuchajcie, wypłaty. Teraz widzicie, klikam na withdraw i wypłaty są wstrzymane i w ten sposób po prostu sobie oszczędzili bólu głowy, robiąc notkę, że jest tak, a nie inaczej na chwilę obecną, ale się proszę o nic nie martwić. Ja też się zresztą nie martwię. Także dzisiejszy odcinek będzie taki pokrótce, taki troszeczkę Q&A. Drugim najczęstszym pytaniem jest: Adam, czy polecasz Hashflare tak dalej? Słuchajcie, ja ci nie powiem, że ja polecam Hashflare. Dla mnie Hashflare, i teraz czytaj między wierszami, jest zajebistą firmą. Zajebistą. Daje zarobić, dała zarobić i myślę, że da jeszcze, słuchajcie, sporo zarobić. Zresztą co widać tutaj. A mało tego, powiem ci na samym wstępie, że wykopać Bitcoina, i słuchaj co teraz mówię, to jest go nabyć tanio. Bo jeśli jesteś dobry z matematyki, to ja ci powiem tak, podziel sobie to przez to, zobacz ile to kosztowało i dowiesz się, za jaką kwotę możesz zakupić Bitcoina. No ale oczywiście przecież to jest inwestycja w internecie, to jest niepewny program, znaczy kto powiedział, że jest niepewny, sorry. No nie wiem, ktoś tam może powiedział. Ale no tak, inwestycja w internecie, jakiś może być skamem, może się zamknąć, to jest wszystko ryzykowne. No oczywiście, że tak. Jeśli chcesz mieć 100% gwarancji, no to ja Cię zapraszam bardzo serdecznie na giełdę. Kliknij sobie w bitbay.net i kup sobie za 65 tysięcy jednego bitcoina, skoro możesz go na chwilę obecną mieć, bo uwaga, wydobycie znowu spadło. I co teraz się stało? Słuchajcie, jeszcze do niedawna mogłeś jednego bitcoina mieć naprawdę za 10 tysięcy złotych, naprawdę. Ja tutaj nie muszę nic nikomu udowadniać, możesz mi wierzyć na słowo, ale jeszcze jakiś czas temu wstecz, inwestując 10 tysięcy w Hashflare, uwierz mi, po roku czasu miałbyś mniej więcej, zależnie od spadków wydobycia, bo jak widzisz tutaj jest jak jest, tutaj masz to pokazane, jak to jest, teraz sobie czytaj. Ja ci to jeszcze raz przejadę, mogłeś mieć za 10 i 11 tysięcy, między 10 a 11 tysięcy mogłeś jeszcze do niedawna mieć jednego bitcoina. Także teraz słuchaj, co do ciebie mówię, bo wykopać bitcoina to jest go najtaniej nabyć. I teraz sobie sam odpowiedz na pytanie, czy warto inwestować i podjąć delikatne ryzyko, inwestując w tą kopalnię, czy w inną kopalnię, czy po prostu sobie kliknąć w Bitrexa, czy w Bitbeja i kupić sobie go za 65 koła. No. A jeśli jesteś dobry z matematyki, to policz sobie, ile to kosztowało, ile to kosztuje i ile będzie jeden Bitcoin kosztował. No to jest takie, słuchajcie, bardzo proste. No. O ile jesteś dobry z matematyki, nie? To będziesz wiedział, ile potrzebujesz terahaszy, żeby wydobyć jednego bitcoina, a jeśli będziesz chciał iść na skróty, to napisz mi wiadomości prywatnej u mnie na grupie albo u mnie na Facebooku, no bo przecież wiesz, że sygnuję kanał moim imieniem i nazwiskiem, bo nie mam totalnie nic do ukrycia. Dobra, kolejne pytanie było tak, to omówiliśmy ile czasu zajęło wydobycie,
Omówiliśmy też temat, że w chwili obecnej wypłaty są wstrzymane, ale oczywiście możesz sobie wpłacić i uruchomić. Poruszyliśmy też temat, bo to będzie troszeczkę takie Q&A. Jak mi się, słuchajcie, morda zagoi, to tu w tym okienku będziecie mnie widzieć i będę do was machał i już będzie w ogóle fajna interakcja między mną a wami. Także też będzie super. Co tam jeszcze było takie popularne, co nurtowało ludzi? Słuchajcie, jeśli płacisz kartą, bo tutaj możesz zapłacić kartą w ten sposób, robisz sobie hash rate, kupujesz SHA-256. Słuchajcie, jak płacicie kartą, wybieracie sobie tutaj i wybieracie płatność kartą, select payment method, tak, to niektóre karty mają, słuchajcie, co mają zabezpieczenia. I musicie wrócić na tą stronę, macie na to za to 120 minut i wpisać czterocyfrowy kod, który występuje u was na koncie bankowym. Jeśli jesteś za granicą, będzie w transakcji pending, a jeśli w Polsce będzie za transakcję w trakcie albo transakcje wychodzące, bo transakcja nie będzie potwierdzona, bo jeszcze, czy inaczej, pieniądze będą pobrane, ale bank tego jeszcze nie uzna. I w tytule transakcji, jaką zobaczycie od Hashflare, będzie czterocyfrowy kod, który będzie znajdował się między gwiazdkami. I właśnie ten kod wpisujecie tutaj. I wtedy wszystko już idzie jak spłatka, bo wtedy Hashflare ma zabezpieczenie, że żeście nikomu na najnormalniej świecie nie zajebali karty. I to jest anti-fraud system. No po prostu przeciwkradzieżowy, system przeciw wyłudzeniom, tak? Czyli po prostu chcą jeszcze jedno tutaj zabezpieczenie, że żeśmy nie wzięli mamie karty i żeśmy sobie nie wykupili 100 tera haszy, a mama dostała zawału, że wzięto jej 15 tysięcy dolarów. Także tak to wygląda. Wiadomo, jeśli się płaci przez BPTC, no to skanujemy kod QR albo sobie go normalnie kopiujemy i wklejamy. Także myślę, że to tak pokrótce, słuchajcie. Oczywiście, no jeszcze było takich innych troszeczkę pytań, ale te myślę, że były najbardziej nurtujące. Czy wypłaca, czy płaci, czy można jeszcze kupić, czy ja polecam. I tak dalej. Także myślę, że rozwiałem, słuchajcie, waszą tutaj. Co wasz rozwiałem? Rozwiałem wasze zapytania, tak? Wasze wątpliwości rozwiałem. I jak mówię, dodam jeszcze, słuchajcie, na sam koniec. I słuchaj, co mówią moje wargi, bo jeszcze nie mam tutaj tej kamerki, żeby mnie było właśnie widzieć w prawym dolnym rogu. To bym ci pomachał rękami obiema. I słuchaj, co mówię. Wykopać Bitcoin, to jest go najtaniej nabyć. I tymi słowami kończę. Oczywiście stay on tune i pozdro 650. A jeśli masz jeszcze jakieś nurtujące cię pytania, no to oczywiście w komentarzach. Dziękuję i miłej nocy, o ile to oglądasz. Hej.